Hej, cześć, ciekawscy kawosze. Zapraszam was na drugi odcinek Ma Ciekawe. Długo zastanawiałem się, co wziąć na tapetę tym razem, aż kombinacja wciąż pojawiających się banerów Amazon, że znajdziesz u nas pracę, oraz odcinku South Park, właśnie o Amazon, spowodowała, że poopowiadam wam o faktach związanych z pracą dla tego molocha. Dla nas, użytkowników komputerów oraz robiących zakupy w różnych miejscach na świecie, taka forma jest bardzo wygodna, a wręcz można powiedzieć luksusowa. Nie mogą o tym jednak zawsze powiedzieć pracownicy Amazon, którzy napędzają tę maszynę po tym, jak klikniemy przycisk złóż zamówienie. W przypadku Amazon jest to prawdziwa machina. My klikamy i uruchamiamy reakcję łańcuchową, która wprowadza pracowników magazynów i dostawców na wysokie obroty, aby paczkę dostarczyć pod drzwi jeszcze przed końcem tego samego dnia. W Ameryce jest to miejsce uważane za jedno z najgorszych miejsc do pracy, przyrównywane niekiedy do sweatshopów. Jak to jest w Polsce? Nie wiem więcej niż z plotek, więc skupmy się na amerykańskich źródłach. Czy Amazon jest taki amazing? Posłuchajcie. Ma ciekawe? No to lecimy. Wewnątrz magazynów Amazon reguła jest prosta. Albo płyniesz, albo się topisz. Amazon chce, aby pracownicy byli mega wydajni i nie obawia się ich zwalniać, jeśli ktoś pozostaje w tyle za innymi pracownikami. Praca jest tutaj śledzona za pomocą skanerów, ale nie takich, jakie znamy ze sklepów spożywczych, supermarketów, etc. Tutaj skanery są wyposażone w program o nazwie ADAPT. Śledzi on, jak dużo produktów jest skanowanych, a jeśli zatrzymasz się chociażby na sekundę, to informacja ta przesyłana jest do algorytmu, który może cię zwolnić. Średnio pracownik Amazon w USA powinien skanować nowy produkt co 11 sekund. Co stanowi i co daje wynik ponad 300 elementów na godzinę. Jeśli chcesz zrobić sobie przerwę czy wyjść do łazienki, program cały czas sumuje twój czas poza pracą i jeśli uzbierasz tego zbyt dużo, wylatujesz. Jak wielu ludzi zwalnia ADAPT? Podczas procesu sądowego jeden z magazynów został zmuszony do podania swoich liczb, a te okazały się oszałamiające. Okazuje się, że na podstawie mierzenia wydajności w tym konkretnym magazynie zwolniono ponad 300 pełnoetatowych pracowników w ciągu jednego roku. Skoro wstrzymywanie pracy na sekundę może kosztować cię pracę, to chodzenie kilka razy dziennie do łazienki może okazać się pracowniczym samobójstwem. Zwłaszcza jeśli w pobliżu miejsca pracy nie ma toalety. Niektórzy pracownicy Amazon przyznają się, że aby utrzymać wydajność, to sikają w butelki lub w kosze na śmieci. Nie każdy chce podjąć takie kroki, więc są też pracownicy, którzy wstrzymują mocz. Przyznają, że nie piją kropli przez całą zmianę, która, jak się domyślacie, jest wymagająca fizycznie. U niektórych pracowników wytworzył się infekcja dróg moczowych, wynikających z przetrzymywania moczu. Kierowcy mają podobne ciśnienie. Muszą dostarczyć tyle paczek, że niektórzy przyznają, aby móc dostarczyć zamówienia na czas, wypróżniają się w vanach. Inni po prostu jeżdżą ostro i łamią przepisy ruchu drogowego. Jeden z pracowników Amazon przyznał, że niejednokrotnie przekraczał prędkość 120 mil na godzinę, czyli ponad 190 km na godzinę. Wszystko po to, aby móc zdążyć zakończyć zmianę jeszcze przed północą. W całej swojej karierze miał tylko kilka wypadków i, jak sam przyznał, nie były one zbyt groźne. Szaleństwo, co? Przy tak wysokim ryzyku zwolnienia towarzyszy również ryzyko odniesienia obrażeń. Jeden z magazynów zgłosił 422 wypadki w ciągu jednego roku. Wysoki wskaźnik wypadków jest bezpośrednio związany z wysokimi wymogami efektywności. Wymagania co do pracowników są tak duże, że aby im sprostać, wielu pracowników nie widzi innych sposobów jak działanie na skróty. Stąd podstawowe zasady bezpieczeństwa są ignorowane, aby móc szybciej i szybciej wysyłać paczki. Co ciekawe, w Amazon odniesienie urazu nie oznacza wymówki na zrobienie sobie przerwy. Stąd miejsca te są wyposażone w automaty, które wydają darmowe leki przeciwbólowe każdemu pracownikowi. Możesz w ten sposób sięgnąć kilka pigułek i dalej cisnąć w pracy. Jedna z pracowników przyznała reporterce, że Advil i Ibuprofen łykała jak cukierki z powodu bólu na całym ciele.
Zanim zdecydowała się brać pigułki, ciało miała tak obolałe, że pewnego dnia upadła na podłogę i zaczęła płakać. Inna pracownica, której urazy w pracy spowodowały wypadanie dysków, zapalenie stawów oraz przewlekły ból, powiedziała: jestem wciąż młoda, ale codziennie czuję się jak 90-latka. Kiedy Thomas Becker miał zawał serca w jednym z magazynów Amazon w 2017 roku, błagał swoich kolegów, mówiąc: nie pozwólcie mi umrzeć. Ale pozwolili. Chociaż jego współpracownicy natychmiast zadzwonili do swoich przełożonych i poprosili o wezwanie karetki, to kierownictwo magazynu bardziej martwiło się o bezpieczeństwo budynku niż o człowieka, który umierał na betonowej podłodze. Zarząd zażądał, aby wszyscy obecni przekazali im przede wszystkim swoje dane osobowe, w tym numer ubezpieczenia społecznego oraz daty urodzin, zanim wezwano pomoc. W międzyczasie nikt nic nie robił, aby pomóc Beckerowi. W magazynie można było znaleźć skrzynki, w których znajdować się miały defibrylatory. No właśnie miały. Okazały się puste i przyczepione do ściany na pokaz. Nikt więc nie mógł nic zrobić dla Beckera, dopóki nie pojawili się ratownicy. Zajęło to 25 minut, aby wezwać ratowników, ale to nie koniec. Kiedy pojawili się, kierownictwo odmówiło wpuszczenia ich przez drzwi doku załadunkowego, który prowadził bezpośrednio do Beckera. Zamiast tego musieli wybrać dłuższą drogę przez całą placówkę, równocześnie najpierw odpowiadając na kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wydłużyło to czas reakcji o kolejne 7 minut. Zanim ktoś w końcu dotarł do Beckera, ten już przestał oddychać. Śmierć Beckera nie była jednorazowym incydentem. 2 lata później inny pracownik dostał zawału serca i po raz kolejny zespół Amazon zostawił go na podłodze przez 20 minut, zanim otrzymał pomoc. Pomiędzy listopadem 2018 roku i listopadem 2019 roku w Stanach Zjednoczonych zanotowano 6 zgonów na magazynach Amazon, a co najlepsze, winę za śmierć udało zgonić się na zmarłych. Jedynym przypadkiem, kiedy oberwało się nieco Amazon, był przypadek śmierci Filipa Litterego ze stanu Indiana. Został on zmiażdżony przez wózek widłowy w 2017 roku. Terry był wcześniej sprzedawcą i nie posiadał doświadczenia z ciężkim sprzętem. Kiedy dostał pracę w Amazon, praktycznie od razu został odpowiedzialny za jazdę i, uwaga, naprawę wózków widłowych. Jak się domyślacie, nie odbył żadnego szkolenia. Jeden ze współpracowników udzielił mu jedynie krótkich, ustnych instrukcji, oczywiście w sposób nieformalny i nieoficjalny. Terry nie znał właściwych środków bezpieczeństwa do pracy na wózku widłowym, stąd próbując go naprawić, został ostatecznie zmiażdżony przez metalową platformę o wadze 550 kg. Sądy orzekły, że winę za śmierć ponosi Amazon i ukarano firmę grzywną w wysokości $28,000. W roku 2017 firma ta zarobiła prawie $72,5 miliarda. Niemniej i nawet tego Amazon nie wypłacił rodzinie poszkodowanego. Firma zwróciła się do gubernatora Erika Holcomba, który chciał, aby Amazon otworzył kolejny punkt w Indianie i, mając nadzieję na zwabienie ich interesów do tego stanu, zwolnił ich z grzywny oraz orzeczenia o winie. To jest dobre. W grudniu 2018 roku Amazon znów pojawił się na nagłówkach medialnych w Stanach. Stało się to za przyczyną robota, który przebił puszkę ze środkiem odstraszającym niedźwiedzie, spryskując każdego pracownika w zasięgu sprayem przeznaczonym dla bestii ważącej prawie 300 kg. W efekcie tego wydarzenia zachorowało 50 pracowników, z czego 24 znalazło się w szpitalu na intensywnej terapii. Kiedy reporterzy zaczęli się zagłębiać w to zdarzenie, okazało się, że nie był to pierwszy raz. Na początku tego samego roku inny środek odstraszający niedźwiedzie został zrzucony na podłogę innego magazynu, wybuchając i spryskując cały zespół. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej. 3 razy w ciągu kilku lat to dość sporo, a do tego dołóżcie system ADAPT, który liczy wam czas przestojowy. Niejednokrotnie się więc zdarzyło, że zespół magazynu starał się zarobić na chleb, mając oczy pełne sprayu, no i łez. Za każdym razem wszystko z powodu robota, który nie był dość dobrze zaprogramowany, aby być ostrożny.
Zbieracz, czyli osoba pracująca w centrum logistycznym, której zadaniem jest znajdowanie i dostarczanie towarów na przenośniki taśmowe, chodzi dużo. I to bardzo dużo. Amazon próbował sprzedawać ten fakt jako pozytyw. Mają nawet wideo szkoleniowe, w którym pracownica chwali się, że straciła 10 kg. Dla pracowników nie jest to jednak zabawne. Większość spacerów odbywa się po betonowych podłogach, co ma wpływ, że pracownicy są bardzo zmęczeni i obolali, a więc chętniej korzystają z automatów ze środkami przeciwbólowymi, o których mówiłem wcześniej. Wszystko po to, aby móc przetrwać kolejny dzień i kolejną zmianę. Czuję się, jakby potrąciła mnie śmieciarka. Takich słów użył jeden z pracowników w rozmowie z reporterem, odpowiadając, że podczas zmiany bierze przynajmniej 4 tabletki przeciwbólowe. Amazon przyjmuje taką obronę, że starają się pozbyć wszystkich takich zadań i zastąpić je robotami. Statystyki pokazują jednak, że roboty pogarszają sytuację. W miejscach, gdzie działają roboty podające towary na taśmę, pracownicy są zmuszeni przepuszczać paczki 3-4 razy szybciej, co jeszcze intensywniej obciąża ich fizycznie. Nadążanie za robotami jest jeszcze bardziej brutalne niż chodzenie 30 km dziennie. W rezultacie wskaźnik urazów jest tam wyższy niż w centrach, gdzie Amazon nie używa robotów. Poza sezonem w Stanach pracownicy mają całkiem normalne godziny pracy. Przeważnie są to 4 10-godzinne zmiany, co daje standardowe 40 godzin w tygodniu. Jednak kiedy zbliżają się święta i inne gorące okresy, ilość pracy staje się bardziej brutalna. W Stanach Zjednoczonych od połowy listopada do końca roku pracownicy są zobowiązani wykonywać nadgodziny do sumy 60 godzin tygodniowo. W Polsce wydaje mi się również, że obowiązuje 12-godzinna zmiana. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. I nie ma od tego ucieczki. Nie można brać urlopów, a kiedy jesteś zbyt długo chory, możesz zostać zwolniony. W oparciu o niezależne badania właśnie w tym okresie wypada najwięcej wypadków przy pracy w Amazon. Tempo jest jeszcze większe niż zazwyczaj i ciała ludzkie po prostu nie wytrzymują tych przeciążeń. To tak, jakby mieć przez 11,5 godziny dziennie ciężki trening wydolnościowy i to przez 5 dni w tygodniu. Tak mówi jeden z pracowników. I dodaje zaraz. Wchodzisz i schodzisz po schodach. Kucasz, klękasz, wracasz, chodzisz przyspieszonym krokiem. Jedni nazywają to 60-godzinnym tygodniem pracy, a inni niewolnictwem. Zależy, czy wiesz, co tam się dzieje. Reporterzy z Daily Beast przeanalizowali liczbę połączeń na 911 pochodzących z centrów Amazon i stwierdzili, że pomiędzy październikiem 2013 roku a październikiem 2018 ratownicy medyczni byli wysyłani przynajmniej 189 razy, aby interweniować wobec prób samobójczych. Kluczowym słowem jest przynajmniej. Dochodzenie prowadzone przez dziennikarzy dotyczyło tylko dzienników połączeń dla około 25% centrów logistycznych Amazon w Stanach Zjednoczonych. 189 zatem to prawdopodobnie ułamek rzeczywistej liczby. Pracownicy oczywiście popełniają samobójstwa z różnych powodów, ale prawie każdy mimo wszystko można przypisać do wymogów i standardów narzuconych w Amazon. Jedna z rozmów pochodziła od kobiety z Florydy, która powiedziała, że zamierza wrócić do domu i się zabić. Wszystko to z powodu, że została wyrzucona z pracy za niewystarczającą efektywność. Inna rozmowa była od mężczyzny, który rozważał uszkodzenie się z powodu, cytując, wszystkich wymagań, jakie postawił pracodawca. To jest nie tylko wymagająca fizycznie praca. Wyobraźcie sobie, jakie to obciążenie też dla psychiki, aby robić to samo zadanie, super szybko, przez 10 lub więcej godzin dziennie, przez 4 lub 5 dni w tygodniu. Nie jest to łatwe, prawda? Jak radzi sobie Amazon z byciem nazywanym jednym z najgorszych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych? Proste. Zamierzają wszystkich zwolnić i wstawić w to miejsce maszyny. Amazon aktywnie pracuje nad zastąpieniem swoich pracowników maszynami. Niedawno ogłosili zestaw robotów zaprojektowanych w celu zastąpienia osób, które pakują paczki i planują dzięki temu rozwiązaniu pozbyć się 1300 pracowników magazynowych w samych Stanach Zjednoczonych. To jest jednak pierwszy krok w ich większym planie. W dalszej kolejności Amazon chce zastąpić każdego człowieka w swoich magazynach. Jeden z dyrektorów firmy w wypowiedzi dla biznesowego magazynu Supply Chain Dive powiedział: za 10 lat firma będzie w stanie prowadzić magazyny bez światła i bez ludzi.
Pojawiła się różna technologia, ale wciąż nie jest blisko tego, czego potrzebujemy. Cóż, czyli za około 10 lat znikną skargi na Amazon. Wszyscy zostaną zastąpieni maszynami. No, niezły odlot. Uff, no nic dziwnego, że w South Park Jeffa Bezosa ukazali jako obcego, komunikującego się telepatycznie oraz z tyłem głowy wyglądającym jak penis. Sposób funkcjonowania oraz wyśrubowanie, jakie serwuje Amazon swoim pracownikom, jest faktycznie nie z tej planety. Ale może to też tylko wynik naszego niepohamowanego konsumpcjonizmu i próba odpowiedzi na niego. Ciekaw jestem, jak wygląda sprawa w polskich magazynach Amazon. Jeśli macie możliwość podzielić się nimi w komentarzach, to będę bardzo wdzięczny. Jeśli chcecie zachować anonimowość, możecie też napisać mailem na info@energia.city i zaznaczyć, czy chcecie, aby wasze raporty były przez nas opublikowane. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że kawę dopiliście, macie energię do działania i w ogóle jesteście w dobrym nastroju. Będzie mi miło, jeśli wrzucicie komentarz, dacie lajka i napiszecie, o czym chcielibyście posłuchać następnym razem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć!